Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda Zielek, wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy zrobimy sobie najwolniejszego 8bita na świecie. Jak ja chcę zrobić najwolniejszego Edbita na świecie? Moi drodzy, jest to bardzo proste. Wybieramy mapę, cała mapa w panelach spowalniających. Był odcinek dwa dni temu, więc kto nie widział, może sobie wbić. Po drugie, wszystkie osoby w lobby mają różne postacie. Na przykład jedna ma Ms. Ms nauciem jest spowalnia. Druga osoba ma Squeaka. squeak Squik nauciem jest spowalnia. Trzecia osoba ma Gayla. Gale atakiem jest spowalnia. Czwarta osoba ma Bib bit też mnie spowalnia na gadżet i tak dalej i tak dalej i spróbuję sobie zrobić najwolniejszego 8-bita na świecie i zobaczymy co się po prostu stanie no, a później zrobimy sobie tak, że każda z tych osób weźmie dary la, bo Daryl na gadżecie też spowalnia i zobaczymy, czy jest różnica pomiędzy różnymi jakimiś efektami od różnych postaci, czy po prostu spowolnienie jest takie samo, niezależnie od tego, jakie weźmiemy postacie. Więc zrobimy sobie coś takiego i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, na przykład najszybsza postać na świecie, strzelcie tutaj 4000 łapek w górę, moi drodzy, każdy z Was zostawia łapeczkę w górę i nagram taki odcinek. Oprócz tego zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco, nie przegapić żadnego odcinka oraz lajwika, moi drodzy. A jeżeli chcecie brać udział w odcinkach, to albo wbijacie do mojego klubu, to jest code Panda. Albo wbijacie na mojego Instagrama, link macie w opisie. Tam też bardzo dużo odcinków nagrywam z klanowiczami. A jak robicie jakiekolwiek zakupy w sklepie, pamiętajcie o kodziku Panda. Teraz są bardzo fajne oferty, więc jeżeli planujecie je kupić, wpisujcie kodzik Panda. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają w sklepie. No i co moi drodzy, lecimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zagraliśmy jedną gierkę testową, w miarę dobrze to wyszło. Spróbujemy jeszcze raz i po prostu wam pokażę jak to wygląda. Ale jeszcze nie testowaliśmy na tych darylach. Myślę, że na tych darylach to może lepiej wyjść, bo tutaj część postaci mi zadaje damage. Na przykład M z Naucie mi zadaje damage. Jest też Kruk, który używa gadżetu spowalniającego, tam też mi zadaje damage. Więc może być troszeczkę nieciekawie, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. One hour later. Dobra moi drodzy, więc lecimy z pierwszą próbą. Zobaczymy jak wygląda najwolniejszy 8 bit na świecie. No po pierwsze, on już jest teraz wolny, bo jak widzicie, ledwo co chodzę, szczerze mówiąc, a zaraz będzie miał wszystkie efekty od różnych postaci, będzie jeszcze wolniejszy. Dałoby się jeszcze zrobić tak, że na przykład Ult Jessie by bym je spowalniał. Dałoby się jeszcze zrobić tak, że szelka nauczy bym mnie spowalniała, ale wtedy bym od razu zginął, więc nie ma to sensu. Jest Mike, więc Mike'a muszę porobić, żeby zebrać Pair bo inaczej ginę od razu. No i czekajcie, bo tutaj już muszę mieć wszystkie osoby dookoła siebie, dobra, na spokojnie, oni się ustawiają w kółko, no i zaraz lecimy, zobaczymy, kto mnie tutaj najbardziej spowolni. No ja czekam na nich, aż oni tutaj mnie spowolnią, więc ja lecę sobie na dół, dobra, jest spowolnienie, jest ulcik, zobaczcie, ja nie mogę chodzić, ja idę w dół, nie mogłem chodzić, co jest grane? Dobra, to było jakieś XD w ogóle, szedłem na dół, nie mogę chodzić. O co chodzi w ogóle? Dobra, to było jakieś w ogóle masakra. Nie, nie mogłem chodzić, a dawałem w dół joystick, zresztą widzicie, że szło w dół, a ja stałem w miejscu, więc no to był najwolniejszy 8-bit. Ale teraz spróbujemy, moi drodzy, zrobić sobie tak, że każdy weźmie Daryla, i na spowolnieniu sobie mnie dadzą. Zobaczymy, co się wtedy stanie, bo to myślę, że też może być bardzo ciekawe. Six months later. Dobra moi drodzy, druga runda. Teraz każdy bierze daryla i spróbujemy zrobić kółko. Ja będę na środku, oni po bokach i każdy musi mnie spowolnić wtedy. Myślę, że to też może być bardzo ciekawe, więc lecimy na środek. No zobaczcie, jak daryle są szybkie. Daryle idą no, trzy razy szybciej do tego środka. Ja jestem jeszcze w połowie drogi, już oni już stoją na środku, więc jak widzicie, no nie jest to takie proste. Więc idziemy sobie powoli do tego środka. Oni się tutaj przemieszczają. Mam nadzieję, że tu każdy ma darylka. OK, idę sobie na środek. Dobra, jestem w środku, teraz ustawcie się w kółku. Dobra, i każdy daje gadżet. Każdy daje gadżet, zobaczcie. Ja mogę chodzić? Tak, mogę chodzić, ale ledwo co? Każdy niech da gadżet. Niech każdy da gadżet. Jeszcze raz, dajcie gadżet wszyscy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ok? Dobra, każdy dał gadżet, zobaczcie. Ja ledwo co idę. Ja ledwo co idę, wy to widzicie? Ja ledwo co idę. O co chodzi w ogóle? Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, czekajcie, muszę od nich wyjść. Dobra, jeszcze raz, dajcie ten gadżet. O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie teraz. Ja normalnie idę jedną kratkę na, nie wiem, na 10 minut, wytyfy. Jak to wygląda? Jeszcze teraz byłem spowolniony. Dobra, ledwo co mogę chodzić teraz. Zobaczcie jak ja jestem spowolniony. Czemu ja mam taki kolor teraz? Ej, co jest grane? Gra się zbugowała chyba. Mi został ten efekt Daryl'a chyba. Czy nie? Tak mi się wydaje. Ej, co jest? Dobra, to było mega dziwne. To było mega dziwne, dobra. Czekajcie, spróbujemy sobie teraz inaczej. Każdy weźmie B i gadżet spowalniający od B. Myślę, że to też może być ciekawe. A na koniec, walniemy sobie. Każda osoba weźmie Barley'a i Barley też gadżetem spowalniającym. No to myślę, że będzie też mega kozackie. The next day. Dobra, moi drodzy, teraz wszyscy dają gadżety B i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I na końcu, jeszcze spróbujemy sobie wszystkie gadżety. Od moi drodzy Barley a Myślę, że to też może być bardzo ciekawe, więc lecimy sobie na środek. Jednak to nie był po prostu ten efekt Daryla, tylko ja od razu jestem taki jakiś, nie wiem, niebieski. Jestem smurfem. Widzieliście kiedyś smurfa y, tutaj mm, 8 -bita? No, jak nie, no to już macie. Więc dobra, czekam aż wszyscy dadzą tutaj gadżety. Stawiajcie te gadżety na środku. Ja zaraz sobie tam wejdę i zobaczymy, czy będę jakiś mega spowolniony, ok? Czekam aż wszyscy to postawią. Dobra, jest git. I uwaga. Wchodzę na środek, wchodzę na środek. Uwaga, czy ja mogę w ogóle chodzić? Ja praktycznie nie chodzę, czy wy to widzicie? Ja praktycznie nie chodzę, teraz zobaczmy jak długo mi zajmie dojść z jednego miejsca na drugie. Zobaczcie, ja prawie stoję w miejscu, cały czas tutaj, o jak widzicie, idę w dół, ale praktycznie stoję w miejscu, co jest grane. Przecież to jest najwolniejsza postać na świecie jaką się da zrobić w zobaczcie. Śmiesznie by było, gdyby się dało po prostu tak grać bez, BESA, tak mega wolno, jak ja w tym momencie gram, bo to jest po prostu jakaś masakra. Zobaczcie, ja ledwo co idę tak naprawdę, więc mega ciężko jest cokolwiek zrobić. Pójdźmy sobie może tutaj, zobaczymy czy jest jakaś różnica między tymi gadżetami, a jak wyjdę z tych gadżetów, zobaczymy czy będę szedł szybciej. Najprawdopodobniej tak, ale zaraz się okaże. Dobra, wyszedłem, no tak, idę szybciej, nawet widać, że idę szybciej. A zobaczcie, teraz jeszcze raz wchodzimy sobie w gadżety. I zobaczcie, jak mnie o wiele bardziej spowalnia. Nie, no ja ledwo co idę teraz, naprawdę. Ja ledwo co idę, a jak widzicie, mam cały czas, cały czas joystick w tą stronę, więc to jest jakaś masakra. Idziemy sobie znowu na drugą stronę, no masakra. To jest normalnie najwolniejsze, co się da zrobić, szczerze mówiąc. Bo wydaje mi się, że jak tamci dawali to, to byłem trochę szybszy. A to jest chyba najwolniejsze póki co. Ale jeszcze spróbuję sobie oczywiście z Barleyem. Zobaczcie, dopiero teraz przeszedłem na drugą stronę, więc no mega ciężko było cokolwiek zrobić. Dobra, więc sobie ich teraz porobimy. No ale jak widzieliście, to było mega wolne. No teraz jeszcze ginę od nich. No super jesteście. Chociaż porobię? i nie udało się. No cóż, dobra. Teraz spróbujemy Barley yy, z Gadgetem. To też może być bardzo ciekawe, więc lecimy z kolejną rundą. One hour later. Dobra, moi drodzy, lecimy tym razem z ultami Barley'a. To może być bardzo ciekawe, również. Więc lecimy sobie na środek, tutaj tej mapki, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. <laughs> ja tak wolno idę, że to masakra. Jeszcze zaraz będę trzy razy bardziej spowolniony. Tak jak to było z tymi B, że jak ja wyszedłem z tego gadżetu, to nagle wyglądałoby, jakbym zaczął biegać. A to i tak byłem mega spowolniony w porównaniu do normalnej giereczki. Więc dobra, czekamy sobie na Barley'. Mamy tutaj piątkę. Szósty Barley jeszcze, no dawajcie, dawajcie, jeszcze tu nam brakuje kilku tych Barley. Ok, jeszcze jeden Barley idzie, dawaj, dawaj, Mordo, na co ty czekasz? Jeszcze jeden Barley tam idzie. No, chodźcie, 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 szybciej, chodźcie tutaj, szybciej. Zaraz walimy gadżety pod siebie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga, są, są gadżety. Czy ja idę jakoś szybciej teraz? No, szczerze mówiąc, to podobnie, podobnie, jeszcze raz niech dadzą wszystkie. Dobra, jeszcze raz próbuję sobie wyjść. No na pewno barle idą szybciej, jak widać. No i teraz się kończy ten gadżet i idę szybciej. No jest różnica, jest różnica, ale wydaje mi się, że najlepiej to wyglądało na yy, na ulcie B, na ulcie B, moim z... znaczy na gadżecie B, na gadżecie B wyglądało to najlepiej. Więc wydaje mi się, że najwolniejszy bit, jaki da się zrobić, to jest właśnie gadżetem B. Dałoby się jeszcze rzucić ulta B, też bym mnie spowolniło, ale wydaje mi się, że wtedy by porozwaleli te gadżety, więc bez sensu jest tak robić. Moi drodzy, to był odcinek najwolniejszego 8 na świecie. Dajcie znać, czy chcielibyście najszybszą postać na świecie, to by była max wtedy. Więc jeżeli tak chcecie, strzelcie łapkę w górę, to nagram kolejny taki odcinek. Oprócz tego, subskrybujcie kanał, aby niczego nie przegapić. Byt na bieżąco z wszystkimi odcinkami, liveami i tak dalej. Wbijajcie na mojego Instagrama, linka macie w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.